Siemano widzowie, to jest najgorszy chyba dzień na Palionowie, jaki był od naprawdę bardzo dawna. Hejter wygrał wybory. I co jest najgorsze? Ja na niego zagłosowałem, a nie chciałem, żeby on wygrał. Tylko że ja musiałem na niego zagłosować, bo zostałem po prostu zaszantażowany jak... Po prostu nie wiem, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Szantaż jest najgorszą rzeczą, jaką można chyba przeżyć w życiu. I po prostu on mnie zaszantażował, musiałem na niego zagłosować. I najgorsze jest to, że Dave miał dokładnie to samo. Oboje musieliśmy to zrobić, przez co on miał większość głosów. Ja nie wiem, ja jestem załamany tutaj. Nie wiem, jak będzie wyglądało to Palionowo. Szczerze, mam mieszane uczucia co do tego. No ale wydaje mi się, że musimy jakoś postawić się, że tak powiem, na wysokości zadania. I jednak postarać się jakoś odkręcić. Dobra. Halo, co to za dzwonienie mi po nocach? Witam naszego obywatela. Dzień dobry, witam. Musimy pogadać. No, o czym? Bardzo mi zaimponowałeś, Bambik, tym co zrobiłeś. Tak? Że zagłosowałeś na mnie i wygrałem. Wygrałem. No moje gratulacje. Jak się z tym czujesz w ogóle? Świetnie się czuję, super, że wygrałeś, naprawdę. O. Ale nie słyszę szczęścia. Nie, super, świetnie, że wygrałeś, naprawdę. Mega! No i fajnie, no i słuchaj, ogólnie to chciałem cię wynagrodzić po prostu za to, co zrobiłeś dla mnie. No. Więc trzymaj. Co? Prezencik ode mnie. Wynagrodzę. Z tak zielonych? Za dobre zachowanie. Że to, że ja mam po prostu, ale to jest jakaś łapówka, czy jakieś przekupienie mnie? Nie, to nie jest żadna łapówka, po prostu to jest nagroda dla dobrego obywatela. I ja też mam w ogóle plany pewne i... To, a jakie to są plany? Pewną propozycję. Aha. Ty, no. Bo ty tak troszkę tutaj matematyczne myśli masz, to czy nie chciałbyś dostać moją prawą ręką może? Twoją prawą ręką? A mogę się nad tym zastanowić jeszcze troszkę? No oczywiście, co się, wiesz, możesz. Jakby wydaje mi się, że się zgodzę, nie? Tylko tylko po prostu potrzebowałbym chwili, żeby po prostu zebrać myśli, wiesz, przyzwyczaić się i tak dalej, nie? No pewnie, to wiesz, w kontakcie, nie? Tak, ja się odezwę, ja się odezwę do ciebie i się spotkamy wtedy i wiesz, jakąś tam umowę podpiszemy, nie? Ja idę załatwiać sprawy prezydenta. Tak, leć. Kurde, widzowie, co to się odwaliło? Dostałem stak zielonych. Dobra, to jest akurat dobry prezent. Jakby to nie jest, jakby żeby nie było, to nie jest opłacalne w zamian za to, że zagłosowałem na niego i że zdradziłem Paliona. To w ogóle nie jest opłacalne. Więc jakby dalej uważam, że zrobiłem źle i wolałbym tego staka nie mieć, ażeby Palion był przy władzy. Ale okazuje się, że hejter jakoś mi podejrzanie mocno zaufał. I to wydaje mi się, że jest dobry punkt do tego, żeby zahaczyć się o to i może móc coś zmienić. To się może nam przydać. Być zaprzyjaźnionym z prezydentem to jest na pewno dobry plus. Ja oczywiście hejtera nie lubię. Jak wiecie, od samego początku po prostu, no, nie lubię go. Ale wydaje mi się, że możemy to wykorzystać, że on teraz próbuje jakoś tutaj, że tak powiem, mnie mieć na swojej stronie. Muszę pójść z Dave'em pogadać. To mi się wydaje, że jest najważniejsze teraz w tej sytuacji. Powiem mu, co się odwaliło i powiem mu, jaki mam plan na to. Bo to może być naprawdę mega mocne, żeby właśnie w ten sposób podejść hejtera i jakoś zniszczyć rządy wewnętrznie. Dobra, wchodzę do Dave'a na chatę, nawet nie puka, on do mnie też nie puka. Halo, Dawidzie! Dawidzie! O, co tam? Co tam konsumujesz? Nie, ja sobie rapuję. To chyba beatboxujesz. Beatbox. Okej, stary, słuchaj, czekaj, musimy zejść na dużym, nikt nas nie podsłuchał. Chodź tu. Stary, nie uwierzysz, coś odwaliło. Przychodzi do mnie hejter przed chwilą, nie? I mówi mi, dziękuję ci, że na mnie zagłosowałeś, coś tam, i to jest twoja nagroda. I on mi rzuca to. Co ty gadasz? Ty się dałeś przykupić? Nie, stary, ja się nie dałem przykupić. Ja po prostu on mnie zaszantażował, a powiedział, że w zamian za to, że faktycznie byłem jakby... jakby, że dotrzymałem słowa i że faktycznie na niego zagłosowałem i przez to, że on wygrał, nagrodził mnie tymi zielonymi. I stary, to nie wszystko. On mi jeszcze wali takie coś, że ja tam niby jestem jakiś matematyczny umysł, w ogóle matematyki nienawidzę, nie wiem, jak on do tego doszedł, nie wiem, jak on te fakty połączył, to nie ma znaczenia. W każdym razie powiedział, że chce, żebym został jego prawą ręką. Co? Ale stary, czujesz, jakie to są możliwości w tym momencie? Po pierwsze, zacznę od tych gorszych możliwości, ale też dla nas dobrych. Po pierwsze, wiesz, mamy ten nasz biznes, więc może nam to jakoś pomóc mimo wszystko w rozwinięciu tego biznesu. Że będziemy mieli znajomości u prezydenta, to raz. To nie jest najważniejsze, to jest taki wynik, prawda, że dobra, niech jest, przy okazji. Ale najważniejsze, stary, gadaliśmy dzisiaj jeszcze nawet o tym, żeby jakoś naprawić ten nasz błąd, żeby jakoś zepchnąć go ze stołka. Nie będziemy mieli lepszych na niego brudów i lepszego momentu, żeby go zepchnąć ze stołka, niż po prostu być blisko niego.
Kurde, a to nie jest taka zdrada paliona trochę? Ale ja nie jestem za hejterem, ja będę mu wszystko niszczył wewnętrznie. Poza tym ja jakoś ci wkręcę tam, stary. Że ty też tam będziesz, będziemy tam razem w tym wszystkim. I powiemy to palionowi, nie będziemy tego przed nim ukrywać. Żebyśmy mogli z nim jakoś współpracować, to na tym podłożu, wiesz. Na przykład powiemy palionowi, że jesteśmy tam jakąś wiesz, znaczącą osobą w tym ratuszu. Będziemy mogli, nie wiem, kurczę, ogarniemy coś, nie wiem, damy nawet, będziemy mówić palionowi, jakie ma plany hejter. No, dosłownie wszystko, zniszczymy go od środka. Faktycznie takimi tymi, no to może być okej, nie? To może taki, wiesz, wypalić, bo to czekaj, brudy, nie? W mitologii czy w jakichś takich, coś było takiego, koń trojański. Koń trojański. Koń, będziemy koniami trojańskimi, takimi trojanami, rozumiesz? Będziemy po prostu niszczyć wszystko od środka. Czyli w sumie... Możemy to zrobić, czyli... ale to jest tak ryzykowne, jak on się czai stary, to nas wyrzuci, bo to jest jego wioska. On dał na mnie brudy, ja zagłosowałem na niego niechętnie, a on jeszcze mi za to zapłacił. On ewidentnie jest głupi. To już nawet nie można tego inaczej nazwać. To on po prostu, że tak powiem... No, albo on jest mądry i ci płaci za to, żebyś z tym nie poszedł na policję albo gdzieś, nie? No a ja przyszedłem teraz z tym do ciebie. Po co ja pójdę na policję? Policja jest skorumpowana na tym palionowie. No w sumie tak, no. Nie ma sensu. Co? To nie działa. Zróbmy to, bo to jest to tak naprawdę chyba teraz jedyna taka okazja, gdzie możemy, wiesz, coś zmienić, nie? Stary, on do mnie przyszedł i ja mam tak, na początku jak zaczynamy rozmawiać, ja taki, wiesz, że kurde, no gratuluję wygranej, coś tam, nie? No po prostu nie byłem zadowolony z tego. A on w pewnym momencie rzuca mi zielone, mówi, że mam zostać jego prawą ręką, a ja nagle tak przytomniałem i mówię, o kurde, dobra, to jest przecież szansa na to, żeby go, no kurczę, wydymać, no. Żeby go, prawda, z tego stołka zrzucić, tak jak go na niego posadziliśmy, tak go teraz zrzucić, no, że to jest idealny moment. A jeszcze przy okazji rozwiniemy nasz biznes, później Palion wróci do władzy i my jeszcze nie, że będziemy mieli rozwinięty biznes, to jeszcze będzie, kurczę, ten, kto ma być na stołku odpowiednim. No, stary, wszystko się poukłada. Jest to pomysł, powiem szczerze, że jest to pomysł. Dobra, możemy to w sumie, kurde, jakoś przemyśleć, nie? Bo to wiesz, to jest plan, który trzeba przemyśleć, ale musisz mnie tam jakoś wkręcić, bo hejter chyba za mną zbytnio nie przepada. No dobra, a masz jakiś pomysł, co ty mógłbyś robić na przykład tam w... może będzie sprzątaczką? Ej, to też jest dobre. Ale to nie, źle na to patrzysz, stary, jesteś sprzątaczką. Przecież kto by podejrzewał osobę sprzątającą w ratuszu na przykład o to, żeby się podglądał jakieś, wiesz, ważne pisma. Wchodzisz normalnie do jego gabinetu. Nie będzie traktował jak jakiegoś śmiecia. Stary, to nie ma znaczenia i ja razem z nim będę cię traktował jak śmiecia. Wiesz, będę fajnie, z nim. No to fajnie, ale nie, no stary, to jest potencjał ogromny. Ja przychodzę i mówię tak, no Dave, musisz tu posprzątać, bo pan sobie prezydent życzy, nie? I on taki będzie, wiesz, chojrak, że ja niby za nim jestem. A ty wtedy wchodzisz tam po cichaczu, przeglądasz jakieś pisma, wiesz, zgrywasz jakieś pliki z kompa i wracasz z powrotem, no i dajesz wszystko mi tak z powrotem i w ten sposób go, że jak powiem, od środka rozsadzimy. Kurde. No to, spoko, jak muszę, masz lepszy... Muszę się nad tym zastanowić. Jak będziesz miał lepszy pomysł, to spoko, można to rozegrać inaczej, nie? Ale jak co, można to zrobić tak, nie? Możesz, ja nie może, no dobra, może nie sprzątaczką, nazwijmy to inaczej, będziesz... Prezydenta do sprzątaczki. Konserwator powierzchni płaskich. No, bo... A.k.a. woźny. Bardzo. Jak to się naprawdę tak nazywa? Konserwator powierzchni płaskich? To jest sprzątaczka chyba. No, nigdy konserwator tego... powierzchni płaskich. Nigdy nie słyszałem tak dobrego określenia na to, stary. Normalnie aż by się zatrudnił jako sprzątaczka. No i stary, i podpiszesz umowę, stary, i tam będzie konserwator powierzchni płaskich. Ja nie mogę, jaki to jest mocny, ty. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem, naprawdę, nigdy. No ale to jest z potencjałem. Dobra, no, to jest z potencjałem. Tak. Pogadamy, przemyślimy, bo jeszcze mamy chwilę, nie? No jeszcze, stary, to dopiero się zaczyna ten cały cyrk, my jeszcze mamy czasu, ale trzeba też powiedzieć w ogóle Palionowi o tym wszystkim, nie? Bo kurde, się popłakałem na tym odcinku. No dobra, stary, ja lecę myśleć nad tym planem, bo mi, że tak powiem, ja dzisiaj rano myślałem, że się poryczę ze smutku, nie? A teraz to wiatr w żagle, wiatr w żagle, skrzydła, no, prawda? Normalnie polecę jak orzeł biały, nie? I uratujemy naszą ojczyznę, prawda? Dobrze, czym się panie Dawidzie? Do zobaczenia. Do zobaczenia, Filip. Dobra, widzowie, się układa, wszystko jest elegancko. Mam nadzieję, że odzyskamy Palionowo i że Palion odzyska władzę. Ja nie mogę tak głośno mówić tego, jak jestem poza w ogóle gdzieś tutaj. Ja muszę tutaj udawać, że jestem po stronie hejtera. Dobra, to jest plan, który może się udać. Ja, widzowie, teraz przygotowuję się na to, żeby zostać prawą ręką hejtera. Ja nie wiem, może nie dwa miesiące temu, nie wiem, kiedy hejter się tu pojawił, ale na początku jak się pojawił, ja chciałem go wyrzucić, a teraz będę jego prawą ręką. Ja nie wiem, do czego to doszło.